Cześć, witam was bardzo serdecznie z tej strony Bartek. Dzisiaj mam dla was film z prezentacją części do komputera dla gracza za kwotę około 3000 zł. Zaczniemy sobie od procesora. Będzie to Intel Core i5 6400, taktowany zegarem 2700 MHz, który bez problemu sobie poradzi ze wszystkimi grami dostępnymi na rynku. Jest to procesor najnowszy z architektury Skylake. Nowszego tutaj nie uświadczymy w tej chwili. 795 zł kosztuje. Następnie płyta główna MSI B150M Pro VDH, czyli standard u mnie, płyta obsługująca DDR4 oraz procesory Skylake z 4 bankami na pamięci RAM, co umożliwi nam rozbudowę w przyszłości, co się z pewnością nam przyda. Podstawowe mamy tutaj wejścia PS2, DVI, D-SAP 2x USB 2.0, RJ45 4x USB 3.0 i złącza sieciowe. Pamięci Corsair Vengeance LPX DDR4 8 GB w kościach 2 razy po 4 GB, 2133 MHz, czyli maksymalnie jakie obsługuje nam płyta. Nie ma tutaj potrzeby dopłacać do droższych pamięci wyżej taktowanych, ponieważ płyta nam ich nie obsłuży, będzie ciągle 2133 MHz. Cena nawet też jest fajna, jak za DDR4 229 zł, bardzo przystępna cena. Karta graficzna Radeon R9 380 Nitro od Zafire, wersja OC 4 GB, czyli w tej chwili w tej cenie jedna z lepszych kart graficznych. Wydajniejsza oczywiście od GTX 960, nieznacznie, ale zawsze te kilka procent jest wydajniejsza. Zasilacz to sprawdzona konstrukcja Antec VP500, konstrukcja 500 W, która bez problemu nam tutaj ten zestaw obsłuży. Jest to oczywiście budżetowy zasilacz, tak, ale w tej cenie lepszego nie znajdziemy. Wadą to na pewno są kable, które nie wyglądają jakoś fajnie, ale obudowa i tak będzie bez okna, czyli nie będzie to się rzucało w oczy. I jeśli jesteśmy już przy obudowie, no to świetna konstrukcja od Silentium PC Gladius M35. Myślę, że jedna z lepszych obudów Silentium PC, świetne wykonanie, naprawdę jak na taką cenę ma świetne blachy. Możemy zainstalować dwa wentylatory u góry, dwa na przodzie. Mamy kontroler obrotów, piwnicę na zasilacz, która nam będzie przykrywała kable. Naprawdę w tej cenie lepszej obudowy nie znajdziemy. I teraz przejdziemy do dysków. To będzie SSD od SanDiska 120 GB. Jest to podstawowa konstrukcja, lecz możecie także zrezygnować z tego dysku na rzecz na przykład mocniejszej karty graficznej, ale ja i tak zalecam, żeby mieć SSD w komputerze. O wiele bardziej to ułatwia pracę, system jest szybszy i tak dalej. Za 179 zł mamy 120 GB, czyli bardzo przystępna cena i nadane oczywiście tutaj standardowo. Western Digital Blue 1 TB, tutaj się nigdy nic nie zmieniło i pewnie się nie zmieni jak na razie. I tak, cały zestaw kosztuje 3000 zł i 4 grosze, tak się fajnie złożyło, minimalnie przekroczony. Oczywiście ceny z dnia na dzień się zmieniają, także jutro może kosztować 100 zł drożej, a na przykład też może kosztować 100 zł taniej. Te ceny naprawdę się bardzo szybko zmieniają. Link do koszyka znajdziecie w opisie filmu. Także jakbyście chcieli nawet sprawdzić najniższe ceny tych komponentów, to będą linki do Ceneo, możecie sobie wejść i sprawdzić. Z innego sklepu na przykład, bo Morele to nie jest wyrocznia, z innego sklepu sobie zamówicie i także może być taniej. Także ja wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i cześć, na razie.